jestem powszechnie osobą znaną. Mieszkam tu już kilkadziesiąt dobrych lat. 30 lat pracy rozpocząłem 1 września, bez dnia zwolnienia. Byłem nauczycielem w szkole numer 2 tutaj naprzeciwko. 18 lat byłem dyrektorem OSIR-u. Jestem obecnie starostą powiatu żarskiego. Pracuję z młodzieżą. Pracuję z młodzieżą międzynarodowo, z flotą, z Tarnopolem. Wielokrotne wyjazdy zagraniczne. Byłem prezesem MLKS Budowlanie Lubsko, między innymi jak klub w trzeciej lidze. Jestem do waszej dyspozycji. Jestem po to, żeby pomóc, po to, żebyśmy razem wyciągnęli nasze miasto z biedy. Dziękuję. Nazywam się Lech Kutkowski, mam 48. Jestem ojcem dwóch córek, 22 i 25 lat. Urodziłem się wprawdzie w Gubinie, bo wtedy był szpital i nasz w remoncie. Natomiast mieszkałem w Lubsku, tu skończyłem szkołę podstawową, Ogólniak. W 89 roku, czyli takim przełomowym dla Lubska, wyjechałem na studia. W 93 roku osiadłem w Iłowej, tam założyłem rodzinę. No, do Lubska wróciłem tak naprawdę w 2014 roku, krótko przed wyborami. No cóż, jestem mieszkańcem, zawsze czułem się mieszkańcem Lubska, pomimo że mieszkałem w różnych miejscach w kraju. Różne zawody tak naprawdę wykonywałem, ale zawsze wiedziałem, że Lubsko to jest moje miasto. Jest w 2014 roku, troszeczkę przez przypadek, ale też świadomie włączyłem się do polityki. Najpierw chciałem na bardzo małym szczeblu tylko zacząć działać. Skończyło się, jak się skończyło, wyborami, które udało mi się wygrać, ale zawsze wiedziałem, że chcę działać do miasta Lubsko i tutaj zostać. Wróciłem, tak jak powiedziałem, w 2014 roku, tak na stałe już. Tutaj mam swoją miłość i tu w Lubsku chcę pozostać. Proszę nie wyłączać się mikrofonu. Jest to chyba największa tragedia od czasów sprowadzenia się tu, przybycia naszych rodziców, naszych dziadków na tę ziemię. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, w której nie ma nikt wokół. Mamy program naprawczy, który spadł nam na głowę na koniec kadencji. Program naprawczy, program postępowania naprawczego jest dla nas zbawieniem tak naprawdę. Oczywiście daje nam, znaczy uniemożliwia nam wiele rzeczy, ale pewną dyscyplinę wprowadza. A to, co nam daje tak naprawdę, jakie możliwości, to jest skorzystanie z pożyczki z budżetu państwa. Więc przy kredytach, które mamy na dzień dzisiejszy, na 4,5%, 4,64 chyba nawet, to zredukowanie odsetek w postaci niższego procentowania, możliwość restrukturyzacji tego zadłużenia da nam po prostu możliwość normalnego funkcjonowania w gminie. To, co zostało już jakby zapoczątkowane. Kiedyś to był pomysł pana Bogdana Bakalarza, burmistrza, żeby jedną drogę rocznie robić na wsi, jedną w mieście. Ja to gdzieś słyszałem, już nie pamiętam gdzie, ale w każdym razie myśmy to zrealizowali. Wprawdzie na wsiach poszło więcej, bo poszło aż 5 dróg w ciągu 4 lat, natomiast no, w Lubsku troszeczkę mniej, chociaż też dużo i wartościowo dużo więcej. Postawiliśmy kilkanaście, już nie pamiętam ile dokładnie, nowych przystanków, żeby te dzieci mogły schronić się. Postawiliśmy 2 nowe świetlice, szatnie w Mielkowie, także kierunek jest obrany, kolejne inwestycje na wsiach. Nie wiadomo jak będą te inwestycje duże, na ile nam budżet pozwoli, ale myślę, że nawet drobne rzeczy naprawdę tych mieszkańców wsi cieszą. Stolica Lubsko, wszystkie sołectwa muszą korzystać z tego rozwoju zrównoważonego, rozsądnego i takiego wymierzonego w przyszłość. Jeżdżąc po wszystkich wsiach, wczoraj miałem okazję rozmawiać w Jerkowie. Jest propozycja do programu, do pomysłu na przyszłość. Musi być biblioteka, musi być porządna świetlica, których to nie ma, albo są w zawieszeniu i są różne pomysły. Przychodzą radni ze swoimi pomysłami, ze swoim mandatem. I tak samo sołtys ma pomysł,
mieszkańcy mają pomysł, a my to będziemy realizować, bo potrafimy to robić. Przede wszystkim rzetelny bilans, rzetelne odzwierciedlenie rzeczywistości, sprawdzenie, gdzie możemy zaoszczędzić, co jest nam zbyteczne, a gdzie musimy pracować. Dlatego poprosiliśmy o to, ponieważ no, nam się zawsze ciężko rozmawia o tym, gdzie ściąć koszty, gdzie zaoszczędzić, komu nie dać tych pieniędzy z gminy. Więc dlatego został on opracowany i tak naprawdę my już wiemy, co należy zrobić, bo program naprawczy nam już ściśle określa kierunki, gdzie mamy oszczędzić, co mamy zrobić. Więc tu nic, nie ma co jeszcze raz odkrywać Ameryki. Teraz z naszej strony my tylko możemy zrobić to lepiej lub gorzej, być bardziej konsekwentnym, a im większa konsekwencja, tym szybciej ten program naprawczy zostanie zlikwidowany czy zawieszony, tak? I tu z naszej strony jest duża determinacja, żeby to zrobić jak najlepiej. Tak jak powiedziałem, żeby zrobić to w rok. I tutaj ta zbawienna rzeczywiście pożyczka z budżetu państwa tak naprawdę nam wszystko wyjaśnia. Daje nam ogromne możliwości, żebyśmy mogli normalnie jako gmina funkcjonować, gdzie w tej chwili, przez te ostatnie 4 lata ja nie miałem możliwości tak naprawdę się wykazać, ponieważ ja cały czas spłacałem długi z poprzednich kadencji i kończyłem coś, co było zaczęte. Więc no, łatwo się robi coś mając pieniądze. Trzeba pokazać, że umie się robić też coś bez pieniędzy. I tutaj pokazaliśmy też, że naszymi spółkami, naszym sumptem, naszym czynem społecznym, źle tak określonym czynem społecznym, ja to mogę o tym nazwać czynem obywatelskim. Wiele rzeczy też się udało zrobić. Dziękujemy za odpowiedzi. No nie zastanawiające były te pana wypowiedzi odnośnie przekazywania budynków. Ja chciałbym dowiedzieć się, czy zostając na przykład burmistrzem, czy dalej będzie pan kontynuował te słowa, żeby oddać budynek na ulicy Bohaterów w zamian za budynek na Bohaterów, który jest po termomodernizacji, gdzie jest obecnie szkoła nr 2 połączona z byłym, no jeszcze nie wygaszonym do końca gimnazjum. W zamian za budynki ZST, tam przenieść ZST i co w tym momencie z dziećmi ze szkoły nr 2, czy wielozmianowość i co z przedszkolakami z przedszkola nr 3. Cała reforma, którą rozpoczęliśmy, czyli restrukturyzacja szkolnictwa zawodowego w powiecie i też w Polsce trwa taka reforma, nazywa się tylko nie zawodowe, tylko trochę inaczej, branżowa. I też było wygaszanie szkół gimnazjalnych w podstawowe. Trzeba się porozumieć. Wszystkie dzieci nasze są od żłobka aż do matury. To jest młodzież i tą młodzieżą się trzeba zajmować. Dlaczego pan nie łata dziur w drogach gminnych? Panie starosto, no, odpowiedź jest banalnie prosta. No, no nie stać nas na to. Nie otrzymaliśmy w tym roku kredytu. Brakuje nam pieniędzy, mamy płatności wymagalne, nie zrealizowaliśmy budżetu obywatelskiego, wstrzymaliśmy wydatki z funduszu sołeckiego, na drogi nam też brakuje. Pomógł pan na przykład gminie Żary, przekazując na zadania gminy Żary 3 miliony złotych. Pytanie moje jest takie, dlaczego, pomimo że mi pan to obiecał, pamiętam to dokładnie, jak mi pan przed drugą turą wyborów prosząc o poparcie do starostwa pana kandydatury, obiecał pan, że Wydział Komunikacji będzie. Dlaczego go jeszcze nie ma? Pomimo, że zapewniłem pana, że przekażemy budynek, przekażemy środki na serwer i spełnimy wszystkie pana warunki. Ja mam wszystkie pisma, ich jest z 2016-2017 roku kilkanaście, z poparciem gminy Brody, gminy Jasień, aby taki Wydział Komunikacji w Lubsku powstał, do tej pory go nie ma. Jest to niemożliwe na dzisiaj, jeżeli chodzi o Lubsko. Nie stać Lubska na to, żeby to stworzyć. Za swoje pieniądze pan tak deklarował. Na dzisiaj, proszę państwa, koleje w powiecie, w starostwie powiatowym nie ma żadnych, jeżeli chodzi o rejestrację pojazdów. Panie burmistrzu, była taka
jedna sesja, na której pani skarbnik powiedziała, to była sesja budżetowa, że to jest pierwszy budżet w 2015 czy 2016 roku, pierwszy budżet od wielu lat, który się bilansuje, który jest dobry, który rokuje, że my będziemy mieli lepiej niż było. I co się stało, że nagle jest gorzej niż było? 2014 rok. Zadłużenie na koniec grudnia, czyli 8 grudnia objąłem urząd, zadłużenie było 61 milionów. Rok 2015 było jeszcze 19 milionów 800 inwestycji. Powiększyliśmy dług o 5 milionów do 66 i to był budżet już uchwalony, który ja tylko musiałem wykonać, bo ja nie miałem na niego wpływu, tylko w postaci wykonania. Ale w tym momencie nasza sytuacja jest dużo lepsza, bo nie ma kar za brak badań, nie ma kar za strefę. Kanalizacja jest skończona bez kar w udziale 30 milionów. Także uważam, że nasza sytuacja na dzień dzisiejszy jest niebiańsko lepsza, bym powiedział. I chciałem panu powiedzieć, że rzeczywiście w 2016 jest jeszcze, 15, przepraszam, jest wzrost zadłużenia, natomiast w 2016 jest spadek, w 2017 jest spadek i w 2018 planujemy jeszcze większy spadek, który rzeczywiście wyjdzie dopiero na roku przyszłym, ponieważ refundacja nastąpi w roku przyszłym, ale znów to spadnie. A to, że dla mnie to jest daleko idący wniosek, który jest nie jest zły pana, że nasza sytuacja jest gorsza. Jest gorsza, ponieważ skumulowały nam się kredyty. Natomiast nasza sytuacja uważam, że jest lepsza. Proszę mi powiedzieć, czy jest taka... Czy możemy się bać, czy możemy spokojnie myśleć, że jednak pan się, nie wiem, z tą nową radą ma zamiar dogadać, czy nie? Proszę być spokojnym. Ja umiem rozmawiać, umiem przekonywać do swoich poglądów. Najgorzej jest, jak przychodzą ludzie i z okrzykiem na ustach mówią, że umarł król, niech żyje król. Przychodzą do mnie, jest ich 7 osób i mówią, że ale my chcemy tak, tak, tak i tak. No to nie było w tym momencie porozumienia i nie było chęci współpracy, tylko stawianie warunków. Sytuacja jest, tak jak pan słusznie zauważa, jest bardzo trudna, ale ja wierzę w mądrość mieszkańców, że postawią na nowych ludzi, którzy mają nowe poglądy i że ci, którzy już byli 3-4 kadencje, po prostu odejdą. Droga, która była bardzo w przyzwoitym stanie, czyli Przemysłowa, w Sybiraku była zrobiona, Gdańska. A na przykład ulica Gdańska, która została zrobiona nie w całości, jak ktoś przyjedzie, jakiś świeżak, przejedzie sobie 400-500 metrów, no i oczywiście zawieszenie ma z rybą. Dziękuję. Bardzo ładnie powiedział pan, bo gdzieś po ulicy Lubelskiej, która następna jest, czy nie można zrobić małe uliczki, a nie rzucać się nie wiadomo na co. Ulica Przemysłowa wymagała, jest to nasza taka średnicówka i wymagała remontu, a udało się w kooperacji z trzema gminami, czyli w takim pakiecie Lubsko, Brody, Forst i Żary, skorzystać z projektu i z ogromnego dofinansowania, ponad 50% w sumie. Uważam, że było warto. Co do ulicy Gdańskiej, też złożyliśmy projekt. Niestety nie dostaliśmy dofinansowania. W budżecie mieliśmy 50%, bo 50% miało być dofinansowania. I zrobiliśmy tylko za 50%, tylko za wkład własny, ponieważ jak się dowiedzieliśmy, droga nie została zakwalifikowana ze względu na to, że jest niejednorodna. Ja pierwszy raz w życiu się dowiedziałem, co to znaczy, że jest niejednorodna, że ma różną szerokość w różnych odcinkach. I nie jest możliwe, żeby zrobić ją na całej długości, w tej samej szerokości, bo tam po prostu wystają budynki, są zakręty i tak dalej. I musieliśmy się ograniczyć do połowy drogi. Proszę mi powiedzieć, jak ma się to przysłowiowe przyciskanie pasa w stosunku do wybranych, podległych panu urzędników? 2015 rok, budżet uchwalony, tak jak powiedziałem już wcześniej, nie za bardzo miałem wpływ na to. I przede mną było... Albo skończę kanalizację, budowę kanalizacji, albo zapłacimy kary potężne za brak, tak? Więc dzięki spółce LWiK, dzięki zaangażowaniu tych pracowników, prezesa,
nam się udało po prostu wyjść, praktycznie uciec pod szubienicy. Kanalizacja, to wartość kosztorysowa była 90 milionów, po przetargu było 60 milionów. Proszę powiedzieć, ile by dzisiaj mieszkańców kosztowało budowanie takiej kanalizacji, gdyby te przetargi były teraz ogłoszone? To przede wszystkim ja nie budowałbym tak wybujałej kanalizacji. Od tego trzeba zacząć. Po pierwsze, ogromnym błędem było, i to jest wielokrotnie sprawdzane pod względem i finansowym, i nawet no, potrzeby, budowanie kanalizacji na wszystkich wsiach i rozszerzanie aglomeracji. To było błędem. Po pierwsze, rury ceramiczne z Egiptu, ciągnięcie je przez pola, gdzie później pozawalane zostały przez ciężki sprzęt rolniczy i odnawianie tego. W tej chwili dostajemy deszczówkę, dostajemy gnojowice z powrotem w dużych ilościach, a wody jest zużycia bardzo mało, a jednak według liczników, jeżeli się nalicza stawki, no to później dostajemy trzy razy tyle ścieków. Musimy to utylizować, tak? Więc koszty są potężne i teraz tak naprawdę mieszkańcy Lubska płacą za mieszkańców wsi, ponieważ wsie nie opłacało się po prostu robić. Trzeba było wybrać inny system, czyli system kilku zbiorczych, na przykład oczyszczalni wiejskich, tak? A nie ciągnąć tego do Lubska. Czy pan, że tak powiem, będzie za wiatrakami, jeżeli zgłoszą się firmy? Problem z obiektami uciążliwymi jest wszędzie. Takie problemy mamy w Lubanicach, w innych miejscowościach w powiecie żarskim. Są usytuowane odpady, tak jak Broszków w gminie Brody. I tak samo są wiatraki, czy takie różne pomysły na składowanie takich rzeczy, które niekoniecznie wszystkim się podobają. Ludzie decydują, czy to jest, czy nie ma, i będę zawsze patrzył na to, co są mieszkańcy. Chciałem się zapytać o ludzi, bo w 2014 roku, jak wojewodował pan urząd burmistrza, deklarował pan oszczędności, miały one dotyczyć także pana uposażenia, deklarował pan, że niepotrzebny jest panu wiceburmistrz. Teraz wchodzimy plan naprawczy i stwarza taką sytuację, że właściwie rządzenie ludzkie będzie bardzo proste. Wyznacza pewne kierunki, wystarczy się ich trzymać z pełną determinacją i wszystko będzie ok. Wobec tego, czy dalej będzie armagedon, jak się szykuje w szkole nr 2, dotyczy to nauczycieli, bo poprzednio pragnę przypomnieć, że 2014 rok, jak urząd zaczął urząd, to też były liczne zwolnienia, właśnie też, które dotyły kadry nauczycielskiej. Ja pamiętam, jak rzeczywiście w 2015 albo 14 grudnia robiłem urząd, czyli w 2015 roku stwierdziliśmy, że w ówczesnym gimnazjum było, o ile dobrze pamiętam, bo mogę się być, ale 11 etatów za dużo. A skończyło się chyba na zwolnieniu 4 osób w sumie. I z tego chyba jeszcze 2 się odwołały, właśnie pańska małżonka, i zostały przywrócone do pracy, bo szukaliśmy właśnie tych oszczędności. Co do uposażenia, to mam tutaj gdzieś nawet prezentację, bo jestem do tego troszeczkę też przygotowany z różnych dziedzin, więc moje wynagrodzenie jest najniższe, jakie mogło obowiązywać, i ono obowiązuje przez 4 lata. I no, jest w porównaniu do pana burmistrza Bakalarza, jest o 80 tysięcy niższe rocznie w skali roku. Panie starosto, mam takie pytanie. W aktualnej uroce promującej pana dokonania starosty powiatowej na terenie gminy Lubsko z dziwnych przyczyn bardzo zdrożały koszty inwestycji i przykład na przykład przebudowy ulicy Bohaterów i Emilii Plater pan wskazuje 3 miliony złotych. Na stronie internetowej powiatu żarskiego w oficjalnym komunikacie jest kwota 1 772 000. Czy został pan wprowadzony w błąd przez swoich współpracowników ze starostwa powiatowego, czy po prostu to jest taki chwyt wyborczy? Pan powiem o drodze i o tym, co pan gdzieś tam wchodzi i czyta. Co innego jest wniosek, o którym dzisiaj mówiliśmy, o dofinansowanie pół, na przykład pół ulicy Gdańskiej, tak? Ulica Bohaterów, to jest ulica Bohaterów połączona z ulicą Emilii Plater. Pierwszy jeszcze przede mną projekt był wspólny, czyli cała ulica Emilii Plater, część powiatowa i część gminna. To jeszcze było za czasów pana Piotra Pawcata jako wicestarosta. Co zrobiliśmy? Odkupiliśmy tą drogę. To są koszty jakieś.
teraz tak. Teraz następna sprawa. Projekt, który był przygotowany na Emilii Plater jedną i drugą, mamy projekt zrobić na ulicę Bohaterów. Czyli łączymy cały następny projekt, to są następne pieniądze. My drogę Emilii Plater, ulicę Emilii Plater, drogę przekazaliśmy bezpłatnie, więc pan tego nie kupił. Po pierwsze. Po drugie, przekazaliśmy jako gmina na przebudowę tej drogi, o ile dobrze pamiętam, 220 tysięcy. Po trzecie, jako Lwik ponieśliśmy koszty też z budżetu gminy. No nie jest prawdą to, co pan mówi. Po trzecie, po drugie, myśmy dodali na to pieniądze i ponieśliśmy dużo, dużo większe koszty. W programie naprawczym zostały objęte wszystkie długi. Czy są długi jeszcze ukryte? Chodzi mi o to, czy prawdą jest, że gmina Lubsko zalega składnościami dla DPS-u, dla Marszowa za wymuśnięci, dla PGKN-u i na kogo spadnie skład długów. To jest jedno. Są zaległości w płatnościach, no ale ze względu na to, że nie mamy tej płynności finansowej, ze względu na to, że nie mamy kredytu 4,5 miliona, ani też tak jak w latach poprzednich nie mieliśmy 2 miliony kredytu obrotowego, co pozwalało nam płacić na bieżąco, a na koniec roku, jak wpłynęły nam wszystkie udziały, podatki i tak dalej, subwencje, wyrównywaliśmy. Także nie ma czegoś takiego jak dług ukryty. Jest realna kwota. Pani skarbnik może to potwierdzić, że my wiemy co do grosza, jaka jest nasza sytuacja. My pewne rzeczy prognozujemy, bo zostały nam 3 miesiące do wykonania, ale wiemy mniej więcej ile jeszcze wydamy, tak? Proszę Państwa, wybory to święto narodowe. Wybierajmy, wspierajmy się bez urazy, stąd musimy wyjść jak normalni ludzie, jak tutaj jedna rodzina gminna, lubska. To jest dla nas przywilej. Na to pracowaliśmy my, na to nasi dziadkowie, nasze babcie, ojcowie. Wracali tutaj z Syberii, ze wschodu, po to, żeby to miasto się rozwijało. Było po wojnie źle, ja jestem dzieckiem Sybiraków, dzieckiem takich dzieci i rodziców wojennych. Ja się tego nasłuchałem. Były ciężkie czasy, nie było na chleb, nie było, trzeba było pójść do sąsiadów, szklankę mąki pożyczyć do piątku. Życzę wszystkim dobrych, trafnych wyborów i zapraszam do urny 21. Dziękujemy bardzo i pan Rachniakowski. Szanowni Państwo, no cóż, ja tylko chciałbym Państwa o 3 rzeczy prosić. Po pierwsze, żeby Państwo poszli na te wybory, bo to, żeby to były głosy nie tylko kilku tysięcy, tylko kilkunastu tysięcy mieszkańców gminy, żeby to były wiarygodne. Po drugie, bardzo bym Państwa prosił o głosy na nową radę. Są to naprawdę wspaniali ludzie, którzy będą na pewno Państwa bardzo dobrze reprezentować. A trzecia prośba, jeżeli Państwo uznacie, że te 4 lata były udane, a uważam, że tak, to poproszę o głos na mnie. Na pewno skończę to, co zacząłem i gminę na pewno zostawię w dużo lepszej kondycji, niż ją wziąłem. Dziękuję bardzo.